Cześć! Prosto ze słonecznej Hiszpanii, z pierwszego zgrupowania w tym roku. Zapraszam Was na bike check mojego roweru, na którym będę się ścigał w tym roku w sezonie ultra gravelowym. Ja nazywam się Krzysztof Maxel, a to jest nowy Gravel Maxela. Większość z Was kojarzy mnie z projektu ultrawyprawowego gravela, który zbudowałem razem z ekipą Strulow. Co ten serial znajdziecie na moim kanale i podlinkuję go w którymś z tych okien. Półtorej roku temu, kiedy zdecydowałem się wejść do świata gravelowego, robiłem to zupełnie dla zabawy. Chciałem poczuć coś nowego, potrzebowałem pewnej odskoczni po wielu latach ścigania się na torze kolarskim. Cały czas jednak czułem tą iskrę do rywalizacji, która nie mogła zgasnąć. Dzisiaj wracam do ścigania i zamierzam zrobić to tak profesjonalnie, jak tylko potrafię. Na tym rowerze. Rama Cross Esker RS. Zaprojektowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Lotnictwa i wykonana w fabryce Crossa w Czasnyszu. Wiem, co mówię, bo towarzyszyłem temu procesowi od początku do końca. Widziałem, jak plotery tną węglowy prepek, który później jest starannie wyklejany w formach. Formy jadą do pieca, a z pieca wyjeżdża gorąca, karbonowa rama. To tak w dużym skrócie, ale obiecuję Wam, że na tym kanale już niedługo pojawi się taki kompletny film, kompleksowy film, w którym pokażę, jak buduje się właśnie takie ramy w Polsce. Wisienką na torcie, który właśnie wyjechał z pieca, jest zaprojektowane przeze mnie malowanie. Miało być krzykliwe, miało mieć biało-czerwone akcenty, ale nie miało kojarzyć się wprost z kolorami naszych barw narodowych. Za to niebieski kolor to dokładnie ten sam odcień, jaką ma linia sztajerowa na torze kolarskim. A żółty jest dlatego, że mi się tak podobał. Podobnie jak w poprzednim projekcie, osprzęt w moim rowerze to Shimano GRX, chociaż w tym przypadku mechaniczny, 12-rzędowy, z jednym blatem i z tylnią kasetą 1051. Nie ma podjazdu w Hiszpanii, z którym nie poradziłaby sobie ta kaseta. A jeżdżę na korbie 172,5. Koła Dandy Horse Wheels. Pulsary 45 mm, uzupełnienie aerodynamicznego kształtu ramy. Genialne koła, plecione z absolutnie największą precyzją. Jeżeli ktoś z Was jest fanem takich technicznych tematów, znowu zapraszam do filmu, który będzie albo tutaj, albo w opisie do tego filmu, bo nagraliśmy z chłopakami dwa odcinki, jak powstają takie koła. I gwarantuję Wam, że to są treści, które naprawdę warto zobaczyć, bo to, jak plecie się koła na Jordanowskiej, zasługuje na wielką nagrodę. Więcej szczegółów na temat kół tych i podobnych znajdziecie nie tylko w filmie, do którego wcześniej Was zaprosiłem, ale też w blogu chłopaków, który podlinkuję w opisie do tego filmu. Opony Pirelli Cinturato RC. Nie miałem jeszcze okazji, że dobrze je sprawdzić, ale Pirelli Gravel M, które używałem dotychczas, zrobiły na mnie takie wrażenie, że wiedziałem, że w kolejnym rowerze też chcę jeździć na oponach Pirelli. RC ma znacznie łagodniejszy bieżnik u czoła, dzięki czemu opona stawia mniejszy opór i agresywniejsze kostki na bokach opony, które powinny pomóc wtedy, kiedy wjadę w trudniejszy teren, ale pamiętajcie, że opona o takiej charakterystyce ma tendencję do pływania na ostrych asfaltowych zakrętach. Siodło i owijka. Fizik, stery, mostek i kierownica z wewnętrznym prowadzeniem od FSA. No i taki właśnie jest Gravel Maxela. Przynajmniej na dzisiaj. Za chwilę zakładamy do niego torby, a już jutro jadę pierwsze ultra w tym roku. 24 godziny przez Hiszpanię. Zapraszam Was do śledzenia tego kanału, bo następny film to właśnie relacja z tej imprezy. Cześć!